Cześć wszystkim, witajcie na kanale Maliwo w nowym odcinku vlogowym. Dzisiaj mamy bardzo poważne zadanie. Musimy zrobić porządek w pokoiku zabaw Mikołaja, ponieważ ma tutaj zbyt dużo zabawek i zrobił się tutaj naprawdę duży bałagan. I część zabawek się nie bawi, więc musimy mu tutaj trochę to posegregować, zorganizować i zobaczymy, jak wyjdzie. Będzie ciężko. Generalnie ma bardzo dużo zabawek, ma dużo samochodów, bardzo dużo w ogóle samochodzików, kory, różne jeździki, którymi już nie jeździ, dodatkowo mnóstwo puzli i książeczek, jeszcze więcej samochodów i maskotek. Jest tego jeszcze dużo więcej w jednym, drugim pokoju, więc wszystko mu musimy zebrać do jednego i jakoś mu to posegregować, żeby mógł się chłopak bawić, bo tak teraz nawet nic nie może znaleźć. Dajcie znać w komentarzu, czy wy lubicie porządki, czy bardziej lubicie, jak ktoś za was sprząta. Taka sytuacja. Tak to właśnie wygląda. Część kolekcji zabawek Mikołaja i teraz to wszystko trzeba posegregować i jakoś poukładać. Ja nie wiem, jak ja to zrobię. Postanowiliśmy, że najpierw, zanim zaczniemy sprzątanie, musimy wybrać się na zakupy do Jaska i kupić jakieś pudełka, pojemniki na zabawki, ponieważ tutaj nam tego brakowało. I szukamy dużych pudełek, które będą pojemne i zmieszczą dużo zabawek. One są na kółeczkach. Na kółeczkach. I z pokrywką. I można je tu fajnie piętrować. No ta tutaj zabawek to dużo mieści. Chcieliśmy też, żeby były przezroczyste, żeby było widać zabawki, które są w środku. Do wyboru jest mnóstwo pojemników, mniejsze, większe. My potrzebujemy takie duże i troszeczkę mniejsze. Pakujemy do samochodu i jedziemy sprzątać. Postanowił przetestować trochę pojemniki i ich wytrzymały. Słuchaj, ale wiesz, że te pojemniczki to nie są do tego, tylko do zabawek. To wkładasz już swoją pierwszą zabaweczkę, tak, do środka. Co tam wkładasz? Bransoletkę? Okej. Okay. No, przesypujemy klocki. Ile klocków! Mikołaj! A to nie wszystkie trzeba pozbierać teraz zewsząd te klocki. Tu na przykład. To są mikusa klocusy. Prawie cały pojemnik. No i zabieramy się za dalsze zabawki. Tak to wygląda. Zabieram się do roboty. Na co ja się porywam? Zastanawiałam się, od czego zacznę, no i stwierdziłam, że od tych boksików. Tutaj mam boksy z Mikołaja zabawkami. Ten boks kupiliśmy w Ikei jakiś czas temu, no ale tutaj zrobiło się takie zamieszanie, że teraz trzeba to wszystko posegregować, bo tutaj ma wszystko dosłownie. Miało być ładnie posegregowane rodzajami, a w końcu wszystko się porozwalało. Tutaj są kolejki Tomka Mikołaja i on się bardzo często nimi bawi. Ma różne rodzaje tego Tomka. Więc chyba zrobię jeden boksik do ciuchć, bo tutaj trochę tego jest, nawet jest taki duży tor rozkładany. Kiedyś wam pokażemy wszystkie ciuchcie Mikołaja, jeśli będziecie chcieli. O, ma ich dużo. Znalazłam jeszcze jeden boksik Lego. Miki, zobacz, co mam jeszcze. Zobacz, jeszcze mam więcej Lego. Musisz przesypać. O nie, co to się dzieje? Dino atakuje Playmobil. Puść ją! O, ty masz Lego od groba. Nawet zobacz, masz tutaj jakieś auto. Ej, zakopała się Playmobilko. Teraz jej nie znajdziesz, Mikołaj. Do tego boksa trafi Lego Duplo. Pewnie cały boks będzie. Tutaj jeszcze ukrył się jeden boks Duplo. Więcej zabawek. I więcej zabawek. I więcej zabawek. A Mikołaj rozpracowuje Play, bo je odnalazł. Ucina ciastolinę. Teraz zabieram się za Mikusia resoraczki, bo ma ich bardzo dużo. Tych małych samochodzików. I muszę je wszystkie w jednym pojemniku ułożyć. To jeszcze się trochę mieści, ale będą dwa boksiki. I jeszcze zamieszanie z figurkami. Wszystkim naraz. Mikołaj się bawi. Tutaj idzie sprzątanko, segregowanko, a ja muszę spakować teraz ten duży dźwig, bo już się nim nie bawi i robimy trochę więcej miejsca na zabawki. Miki ma bardzo dużo figurek z różnych bajek, na przykład jest bardzo dużo figurek z Psiego Patrolu, piżamerców, nie wiem jakim cudem tutaj się też znalazły pet shopy. Muszę wszystkie figureczki zebrać, żeby mógł się nimi bawić, bo zawsze szuka, a to mamo, gdzie jest cowboy. Tutaj mamy Lego,
Tutaj są samochody, figurki, większe samochody. No i tak staram się iść za ciosem. Czyli w lewą stronę i od lewej strony na przykład sprzątać. Może jakoś pójdzie. Duży cowboy i Sowella z piżamesów. Nie mam tylko Gexona niestety. I Mikołaj ma jeszcze chyba 4 kolekcje takich samochodów metalowych. Z jego patrolu. O! Super Wings. Nie wiem jak on miał na imię. Że tak na pewno nie. Jest też dinozaur. Dinozaurem w paszczy. Pamiętajcie, nigdy nie przyklejajcie tablic Lego Duplo do ściany. Bo później wychodzi coś takiego. A do tego na taśmę dwustronną. Ja cię. Co wsypujemy do tego boksu? Te klocki, a dasz adę sam? Jeju. Ojej, jaki ty pomocnik jesteś. Wow. Wow. Ja nie mogę. Miki, cały boks tych klocków masz. Mama, mama, tam. Super, jak pięknie tutaj ułożyłeś. Jeszcze znalazł 7 boksów Duplo. Tak. Także ledwo się to mieści. Mikołaj, wsypujesz? Wow. Cały wielki boks. Ten tygrysek słodki, ale Mikołaj się już nim nie bawi. Niestety. Teraz nadszedł czas na puzzle i na książeczki, bo jest ich tutaj dużo, więc zaraz zobaczymy, co tutaj się dzieje. Posortowałam już puzzle i książeczki Mikusia. Wygląda to tak. Tutaj ma same książeczki wodne. On tak lubi nimi kolorować. O, właśnie sobie maluje. Są puzzle. Jest dużo z psiego patrolu, są jakieś minionki, jest też Pepka i książeczki. Ma ich dużo więcej, ale tutaj akurat ma tyle. Tu już półeczki przygotowane na zabawki. Jakoś to dałam radę poukładać. Ale tutaj to trochę gorzej wygląda. Wszystko samo przestawiłam tutaj. Tutaj już jest zwolniony drugi regał, także on przejdzie do tamtego pokoju i na nim będą zabaweczki Mikołaja. Dmuchać! Przenieśliśmy już drugą półeczkę i wygląda to fajnie. Tutaj będzie miał zabawki, tutaj mu postawimy stoliczek, jeszcze jakiś dywanik. I teraz muszę poukładać te oto tutaj zabawki. To miejsce. Jakoś to idzie, nie jest źle. Myślałam, że będzie gorzej. Te zabawki wędrują tu. Już część samochodów poukładałam. Postarałam się tak, żeby one były rodzajowo ustawione. Tutaj mam psi patrol na dole, tutaj mam piżamersów, jest ich gdzieś więcej. Tutaj też mam psi patrol. No i zbieram dalej, słuchajcie. Ciekawe, czy to się tam zmieści na dół. Wstawiamy. O, no prawie się zmieścił, trochę wystaje. Samolot psiego patrolu. Mikołaj ma wielkie auto piżamersów i niestety mu się to nie zmieści, więc tutaj to powędruje. Jego kolekcja psiego patrolu. Powędruje tu na półeczkę. Często się nimi bawi, więc będzie miał je pod ręką. Cała kolekcja ustawiona. Tutaj ma psi patrol, piżamesów, ma dinozaury. Tutaj ma książeczki, a na samej górze poukładałam jego takie większe zabawki, które się nie mieszczą. Hot Wheelsy, piżamesów, Playmobila. Na razie tak to wygląda. Pokoik zabaw Mikusia. Już prawie skończony, jeszcze tutaj trafiły boksy i zaraz przynoszę stoliczek. Dostawiam stoliczek Mikusia, krzesełeczko, żeby sobie mógł siedzieć i rysować. Jak Miki się podoba? Fajnie. Jeszcze tak pomyślałam, że chyba tutaj przyniosę Mikołaja kuchnię. Chyba tak zrobię. Kuchnia stanęła, tak nie wiedziałam, co mi tutaj pasuje. No i patrzę, jeszcze kuchnia została do przejedzenia. Także super, bo się tutaj pasowała. Tutaj są maskoteczki. No i powiem wam, że praktycznie już skończyliśmy. Tutaj są regaliki z Mikołaja zabaweczkami. A po tej stronie ma strefę zabawy. A tutaj jest miejsce, gdzie się bawimy. Powiesiliśmy te lampeczki, bo tak nam bardzo pasowały. No i one tak już chyba zostaną cały rok. Bo to fajnie tutaj wygląda. Jestem z nas dumna. Zajęło nam to ponad 3 godziny. Myślałam, że to będę musiała podzielić na 2 dni, ale większość się udała. Jeszcze nam trochę zostało. Także jestem zadowolona, usatysfakcjonowana i tak nie podoba.
Hej, kafeiniu, dzisiaj dalej układam zabawki Mikołaja. Okazało się, że mamy za mało boksów, więc musieliśmy jeszcze dokupić kilka piasku i zobaczymy, czy teraz wszystkie zabawki mi się Mikołaja zmieszczą. Tutaj już mamy boks z kolejkami drewnianymi i tomkowymi. Mikołaj uwielbia kolejki, więc to musi być jeden wielki boks. Już jest połowa boksu. Przesypujemy do kolejnego boksiku, żeby nigdzie nie zapomnieć sobie swoich figurek. A w tych dwóch organizerkach jest taki miks zabawek, gdzie są jakieś instrumenty, narzędzia. Mikołaja ukochane maski, Rabla i Marszala. Tak się prezentują organizerki, fajnie to wygląda. Chcieliśmy, żeby były przezroczyste, żeby Mikołaj widział, co tam w środku ma. No i mam nadzieję, że nauczy się odkładać wszystko do danych organizerów. Tak, finalnie prezentuje się pokój. Wszystkie zabawki mają swoje miejsce. Są w boksikach i na półeczkach, więc teraz jest dużo miejsca do zabawy. Dajcie znać w komentarzu, jak Wam się podoba. Ale jeszcze chcę Wam coś pokazać. Najfajniej jest teraz. Jak się światło zgasi, bo tutaj tak fajnie sobie te kurtynki świecą. I to jest tak fajnie klimatycznie, że przy takim świetle też można się bez problemu bawić. Także naprawdę tutaj jest super. Sama bym się tutaj bawiła. Chyba sobie taki spokój zrobię z bar. Widzimy się w kolejnym filmie. Pa, pa, pa!